Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy schab zapiekany. Potrzebować będziemy, ja tutaj mam 3 plastry schabu, 2 cebule, 200 ml śmietany 30%, sól, pieprz, kminę, 2 łyżki mąki. Schab należy okruszyć solą, pieprzem z jednej i z drugiej strony. Oraz kminkiem. Na patelni mam rozgrzany tłuszcz i plastry schabu obtoczymy w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu, a później przełożymy do naczynia żaroodpornego. Tłuszcz musi, no już jest rozgrzany, więc obsmażamy z jednej i z drugiej strony. Mam jeszcze 2 cebule i cebulę należy pokroić i później przełożymy cebulę na podsmażone plastry schabu. Cebulę kroję w piórko. A plastry schabu obsmażamy z jednej i z drugiej strony. Mięso już mamy obsmażone, przekładamy do naczynia cebulę, również okruszymy solą i pieprzem i przełożymy na mięso. I całość zalejemy śmietanką, przykryjemy i damy na godzinę czasu do piekarnika w 190 stopniach i będziemy mieli schab zapiekany. I tak oto schab zapiekany mamy gotowy. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Schab zapiekany.